Przemek Garczarczyk, kilka chwil po zakończeniu pokazowego treningu Francisco Palaciosa. Zupełnie inne podejście do ludzi, do kibiców. Przybijał piątki, totalny luz. Wydaje się totalne przeciwieństwo tego, co prezentuje póki co Włodarczyk, skryty w Wiśle, zamknięty, odizolowany od kibiców. No to ty się zapytałeś, Piotrek, także ja mogę tylko powiedzieć, no wszyscy widzą jak jest, jaki koń jest, to wszyscy widzą. W tej chwili wiemy, że gdzieś Francisco jest za nami w tłumie ludzi, między Subwayem a KFC, wybiegł prosto z ringu. Każdy ma inne podejście, ja rozumiem, że w przypadku Krzyśka zdecydowano się na jak najmniejsze kontakty z Palaciosem. Do tego kontaktu dojdzie, miejmy nadzieję, w piątek. A na pewno w sobotę. Wydaje mi się, że to jest w tym momencie najważniejsze, ale faktem jest, że tym, który na razie pokazuje się tutaj, jest Francisco Palacios, ale tak mówimy, że bez względu na to, ile by się tutaj uśmiechów rozdało, walkę się wygra albo przegra w sobotę. I on do tego tak podchodzi. Proszę nie mylić jego dobrego samopoczucia z absolutną koncentracją na tym, co ma robić, bo to są dwie zupełnie różne rzeczy. To jest inny Palacios niż był w kwietniu 2011. No właśnie, ty przebywasz z nim, z jego ekipą niemal 24 godziny na dobę. Jakbyś porównał ten stan umysłu, koncentracji wtedy, teraz, to faktycznie jest inny człowiek? Jest inny człowiek, jest przede wszystkim mi się wydaje, że za pierwszym razem on nie rozumiał wagi tej walki. On wiedział, że to jest walka o Mistrzostwo Świata, wiedział, że to jest coś większego niż do tej pory walczył, ale do końca tego nie rozumiał. Tego przygotowania jego to pokazywały. O wielu rzeczach się nie mówiło przed przyjazdem poprzednim Palaciosa tutaj. Wiadomo było, że to odbiegało od ideału z wielu względów. On sam o tym mówił, że nie było z Brudowem takiego połączenia i takiego atmosfery, jak miał teraz z tymi trzema pięściarzami. Ale wydaje mi się przede wszystkim, że to on się zmienił. I może to zabrzmi paradoksalnie, on by się z tym nigdy nie zgodził. Moim zdaniem najlepsze, co się mogło dla niego stać, to fakt, że czekał 18 miesięcy, bo zrozumiał, co to jest. Miałeś okazję śledzić jego przygotowania w Stanach Zjednoczonych? Widziałeś jakiekolwiek treningi i tych tajemniczych, póki co, sparring partnerów? Byłem na dwóch treningach w Orlando, w Legacy Fitness, gdzie on się przygotowuje. I muszę powiedzieć, że to była niebo i ziemia. Przede wszystkim podczas sparingu z Brudowem to były takie wymiany, które mogły przypominać mu to, co było później w Bydgoszczy. Mianowicie panowie zadali 4 ciosy, po czym 30 sekund się sobie przyglądali. Natomiast tutaj w przypadku dwóch sparring partnerów, których miał, każdy miał określone zadanie. Jeden był do defensywy, drugi był do takiego ogólnego stylu. Ten główny sparring partner był do głównego stylu. To tam panowie zadawali 120 ciosów. Wiem, bo mamy urządzenia, które to liczą, podczas rundy. Także i podczas pierwszego sparingu, który miał z tym na razie tajemniczym sparing partnerem, Francisco dostał poważny łomot, mówiąc brutalnie. Tamten powiedział, słuchaj, albo walczy mistrz świata, albo nie. Francisco zrozumiał tą różnicę i przez następny czas te role się zupełnie odwróciły. I wydaje mi się, że to jest jeden z głównych z tych powodów, dla których on jest znacznie pewniejszy siebie. To znaczy, 18 miesięcy temu mówił, że jest pewny siebie, natomiast dzisiaj jest. Jak twoim zdaniem rozkładają się szanse przed tą walką? 50 na 50. To znaczy, ponieważ rozmawiamy uczciwie, a dlaczego nie? Moim zdaniem Krzysiek tego nie ma prawa wygrać na punkty. Moim zdaniem Krzysiek tę walkę może wygrać tylko przez nokaut. Na dzień dzisiejszy z tego, co widzę, tak jak wspomniałeś, Krzyśka nie widziałem, no bo 3 osoby podejrzewam go widziały, w tym te 3 osoby to 3 razy Fiodor Łapin. Żartujemy was uważnie, ale moim zdaniem to jest walka, którą Krzysiek może wygrać tylko przez nokaut. Nie wierzę w to, że jest w stanie wygrać na punkty. Nie widząc Krzyśka, zaznaczam jeszcze raz, Diablo, przepraszam cię, ale nie widziałem, muszę widzieć, muszę po prostu opierać się na tym, co słyszę.